się właściwie też moimi takimi doświadczeniami badacza, który w to archiwum wkracza, który z tego archiwum korzysta i który wyciąga różne rzeczy, dokonując takiej bardzo specyficznej selekcji. Będę częściowo czytać, ale chcę skrócić tutaj cały wywód i też coś Państwu pokazać z tego zasobu, żebyśmy mogli potem przejść do dyskusji i uruchomić też to nasze wspólne myślenie o różnych formach archiwum na użytek ewentualnie jakiejś transformacji czy jakiejś transpozycji także tego miejsca. Zacznę jednak od czegoś innego. W powieści Austerlitz Zebalda, miłośnika fotografii, przygarniającego do swojej narracji biograficznej anonimowe zdjęcia, pojawia się motyw rekonstrukcji utraconej przeszłości głównego bohatera poprzez fotografie odnalezione z rodzinnego albumu. Tytułowy Austerlitz osierocony w czasie wojny odkrywa zdjęcie teatralne przedstawiające najprawdopodobniej jego matkę, aktorkę i własną podobiznę w dziecięcym przebraniu. Próbuje się domyślać, w jakiej inscenizacji brała udział Wilhelm Tell, a może ostatnia sztuka Ibsena. Nie pada jej tytuł. Być może tytuł, gdy powstaniemy z martwych, w odniesieniu do odzyskanej fotografii zabrzmiałby zbyt optymistycznie. Powieść przesycona przejmującą aurą melancholii odsłania destrukcyjne i psychicznie wyniszczające działanie nierozpoznanej przeszłości. Zdjęcie z namiastką nieobecnego. Odsyła jednak nie do pamięci, lecz do jej braku. Przykuwa uwagę, wypełnia na moment lukę świadomości, jednak nie oferuje rozpoznania. Zebalt mówi ustami narratora. Wynurzająca się z zapomnienia fotografia zawsze ma w sobie coś niezgłębionego. Nic więcej poprzez zdjęcia nie udaje się sformułować. I to jest dla mnie, proszę Państwa, taki punkt wyjścia do pewnej hipotezy takiej, że można by sobie wyobrazić, że jako spadkobiercy archiwum Tadeusza Kantora znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Z całego masywu zbiorów odnoszących do artystycznej biografii zachowały się jedynie zdjęcia reprezentujące jego teatr i poświadczające istnienie osoby. No, pojawia się tutaj pytanie, czy udaje się z nich ułożyć jakąś nić narracji? Czy stają się one reprezentacją przeszłości i w jaki sposób odnoszą do bycia teatru i życia osoby? Ta decyzja wynikająca z mojego podejścia do archiwum wiąże się z tym, że już parokrotnie próbowałam właśnie z archiwum wyciągnąć tylko pewien element. Raz były to zapisy Kantora, jego słowa, jego komentarze, innym razem były to zdjęcia samej twarzy Kantora. Jeszcze inaczej zajmowałam się tym, co można by nazwać taką rekonstrukcją bytu przedmiotów. Bo wydaje mi się, że właśnie ciekawe staje się takie wyciąganie z tego masywu konstrukcji żywego archiwum pojedynczych elementów i takie szczegółowe przyglądanie się. I ma równocześnie stworzenie takiego poczucia, że archiwum niekoniecznie jest miejscem scalenia i zbioru, ale też staje się miejscem rozproszenia i segregacji. Gest ten na zasadzie paradoksu zarazem odpowiada intencjom artysty, jak je neguje. Tak czy inaczej funkcjonuje w obrębie ulubionej przez Kantora oksymoronicznej figury. Ewokuje sprzeczność. Szczególnego sensu nabiera w obrębie archiwum zapisana w lekcjach mediolańskich dyrektywa. Wszystko zapomnieć i wszystko pamiętać. Pamiętamy też, że właśnie do archiwum Kantor dokonał rekonstrukcji maszyny analizującej, też funkcjonującej wobec właśnie takich sprzeczności. Można oczywiście też znaleźć w jego twórczości takie próby zderzenia kontradykcji. To dla niego było bardzo twórcze. Tego dokonał w maszynie miłości i śmierci, kiedy scalił dwa czasy, dwie nieprzystające do siebie estetyki. I myślę, że to w ogóle kieruje ku aporiom zaprojektowanego przez niego archiwum. Kieruje także ku oscylacjom pomiędzy sprzecznościami, które są takim stanem artystycznie pożądanym. Idea gromadzenia między innymi zdjęć teatralnych, bo oczywiście Kantor od samego początku zaprojektował to, że będzie gromadził absolutnie wszystko, ale właśnie w tym jego zamachu na przeszłość swojej sztuki, nie tylko zresztą na przeszłość, znalazły się także zdjęcia, pojawiła się jako zadanie w momencie przenosień siedziby Krikos
80., o czym dzisiaj precyzyjnie mówiła Małgosia. Ale to nie był pierwszy moment zainteresowania panów fotografią. Artysta, jak wielu twórców awangardowych, spadkobierców modernistycznych przełomów, korzystał ze zdjęć jako dokumentów dla artysty, tak bym to nazwała, znał ich rolę w kształtowaniu malarskiej optyki, obcował z fotografiami dzieł sztuki, czarno-białe reprodukcje malarskich płócien oglądał wszak jeszcze w czasie wojny, nonszalancko rozdawał reprodukcje czarne, czarno-białe, lekcje anatomii czy tratwy meduzy w czasie treningów, jak Francis Bacon, zainteresowany mocą seryjnej reprodukcji arcydzieła. Sięgał także do fotografii naukowej, wiemy o jego zainteresowaniu zdjęciami mikroskopowymi w Paryżu, w Pałacu Nauki. Stopniowo pracując w Krzysztoforach czy w Galerii Foxtal, gromadził także zdjęcia jako dokumentację odbywających się tam wystaw i inscenizacji. I tutaj na marginesie chciałam podkreślić, że ta idea żywego archiwum to jest idea Turowskiego i Borowskiego. I ona się pojawiła właśnie w Galerii Foxtal. Kantor niejako ją przejął dla siebie, ale wtedy też właśnie ze względu na efemeryczność pewnych działań okazało się to konieczne, żeby gromadzić różne ślady praktyk artystycznych. Charakterystyczne wtedy, kiedy Kantor przenosi się na Kanoniczą, wydaje mi się przeżywanie na jego wahaniu. Nie chciał uczynić z nowego adresu sali wystawowej, poszukiwał odrębnej formuły i zwracał się ku ideom dokumentacji. Przybierało to, jak zawsze u niego, niezwykłe formy organizacyjno-artystyczne i pragmatyczno-kreacyjne. To połączenie właśnie jego takiej umysłowości konstruktora, kogoś bardzo praktycznego i kogoś, kto tym praktycznym pomysłom natychmiast nadaje jakiś sens artystyczny, jest bardzo wyraźny, znamienny i jest jakimś takim rysem oryginalnym, jak sądzę. No i też na przykład na wystawę, która miała być otwarta w 1981 roku, przywieziono obiekty teatralne, wydawnictwa programowe, afisze, recenzje i cytuję, oprawne fotografie. To od razu nam uświadamia, że on traktuje fotografię jak obraz. Zresztą będzie na tych fotografiach dokonywał bardzo różnych takich operacji, będzie je replikował, powiększał, scalał i tak dalej. Oczywiście ja nie będę miała szansy, żeby tutaj o wszystkich tych jego takich działaniach na fotografii opowiedzieć, ale na parę rzeczy będę chciała zwrócić uwagę. Kantor, co można wyczytać i wysłuchać z jego ówczesnych wypowiedzi, traktuje je równorzędnie. Wszystkie te elementy, które przenosi, które gromadzi, przechowuje istniejące, ale na różnych zasadach powiększa kolekcję, duplikuje przedmioty, uzupełnia na przykład fotografie o zdjęcia obiektów. To znaczy, to znowu jest takie powtórne działanie. Kantor projektuje obiekty, każe je ponownie wykonywać, ale też każe robić, wykonywać zdjęcie tych obiektów. Powiększa recenzje, oprawia afisze. Można by rzec, że artysta obsługuje maszynę pamięci, przekształcając jej działanie w produkcję elementów, które nie będą tylko i wyłącznie reprezentacją istniejącego porządku czy przeszłości, dawnego porządku sztuki, lecz stają się powtórzeniem z całą konotacją myślowych sensów, jakie to słowo wnosi. Włącza do archiwum, można powiedzieć, miejsca niepamięci, czyli to, czego w sztuce jego wcześniej nie było. Wydaje się, że równorzędnie traktuje wszelkie świadectwa teatru. Tropią one przeszłość, a jednocześnie projektują przyszłość. To jest takie bardzo znamienne, że to nie jest tak, że on w archiwum tylko i wyłącznie zbierał to, co z tego teatru pozostało i co jest świadectwem odbioru przedstawień. No, stają się te różne przedmioty elementami archiwum zamykanego w pudłach i szafach, przedmiotami także muzealnego kultu. Małgosia o tym mówiła, że Kantor też dokonywał takich transformacji tych obiektów, nie chciał muzeum, ale równocześnie tworzył takie sposoby ich wystawiania, jakby one należały do muzeum. Bardzo dużo tu jest sprzeczności i niekonsekwencji. No i obmyśla właśnie dla magazynowania i eksponowania własne indywidualne formy przekazu. Fascynuje go idea uczynienia z dokumentacji dzieła sztuki przy zachowaniu, a może raczej wykreowaniu, roboczej idei prezentacji. Tak na przykład w 1981 roku w czerwcu otwarto wystawę na zaprojektowanych przez niego stołach i na tych stołach spoczęły właśnie afisze, recenzje, także fotografie. I Kantor wtedy mówił, że wydaje mi się, że w wystawie lekturze uchwyciliśmy nowy sposób właściwy, podkreśla to, żywy przekazu typu muzealnego i archiwalnego.
Fascynacja możliwością stworzenia żywego archiwum zmienia się prawdziwą, użyć tego określenia na Delibie, które tu już padło, gorączkę zbierania, przetwarzania, uzupełniania, a także przenoszenia punktu zainteresowania z pracy nad dziełem na upamiętnienie dzieła i włączenie go w różne strategie reprezentacji i komentarza. Materializacja teatru wynika oczywiście z przekonania efemeryczności teatru. I Kantor wtedy mówi, obrazy sobie radzą znakomicie. Ten teatr, który jest, poradzi sobie sam. Natomiast co będzie z tym teatrem w przyszłości? I to jest też charakterystyczne, że kiedy on mówi, co będzie z tym teatrem w przyszłości, mówi też o sobie. To znaczy, że bardzo wyraźnie tutaj włącza to swoje podmiotowe działanie i podmiotowe bycie. I pisze dalej tak, i mówi właściwie, bo to są relacje z jego, to znaczy zapisy z jego nagrań. Ponieważ obecnie bardziej przekładam wagę do dokumentacji niż do spektaklu, dlatego że dokumentacja zostanie. Przecież teatr jest jedynie rzeczą, która mija. Dokumentacja musi zostać. To jest też charakterystyczne, że to jest, bo to jest 87, potem 88 rok, że Kantor mówi, że interesuje go tylko dokumentacja i interesują go tylko próby. Jakby to, co jest istotą prezentacji i przedstawienia teatralnego, zostawia gdzieś na drugim planie. Równocześnie to jest zapis z Mediolanu, zapis ścieżki dźwiękowej, kiedy Kantor chciał powołać Towarzystwo Przyjaciół Chichoteki, mówi tak. Dla mnie jest obecnie o wiele ważniejsze to, co tutaj dookoła, w pakach, szafach, aniżeli w spektaklu. Kierując naszą uwagę do szaf i pak, artysta w tym sensie nie formułuje niczego nowego, że jak pamiętamy, koperty, szafy, worki, szuflady, torby, walizki można by tutaj wyliczać. Od początku niemal jego twórczości plastycznej i teatralnej pełniły osobną rolę przedmiotów z własnego imaginarium. Częściej grały swą formą zewnętrzną i tajemniczym zasobem nieujawnianym bezpośrednio, niejednokrotnie stanowiły pusty ambalaż, rezonujący z wyostrzoną uwagą odbiorcy, zagadkowy i tajemniczy. A tylko czasem były traktowane jak przestrzenie konkretnie wypełniane, z których wysypywały się, jak na przykład z szafy w Małym Dworku, informelowa materia. Ona mogła być różnie, gdyby traktowana przez Kantora, bo to mogli być i aktorzy, i właśnie worki, czymś tam wypełnione. I ta materia z szafy z Małego Dworka zrekonstruowana została ostatecznie i przekształcona w trupa manekina, który w niej zapis niejako in efficie, gdy szafa zrekonstruowana została dla Chichoteki. Przeniesienie idei i stanowienie na nowo w przestrzeni archiwum obiektów do przechowywania odbiera im funkcję umowno symboliczną, nadaje pragmatyczną twardość konkretnej konstrukcji. Kantor konstruktor, to zresztą pomysł Małgorzaty Paluch-Cybulskiej, która zrobiła kiedyś taką wystawę o konstrukcjach Kantora, jak mi powiedziała. Kantor konstruktor ujawnia niezwykłą pomysłowość i pod datą 83 rok w kalendarium Chichoteki Anna Hlaczak zapisała. Tadeusz Kantor nadal poświęca dużo czasu nad zasobami archiwum, sposobem ich przechowywania i eksponowania. Nadal przynosi ze swego prywatnego archiwum recenzje i fotografie do reprodukcji dla uzupełnienia zbiorów Chichoteki. Według jego projektu wykonano dużą szafę, w której zgromadzone były fotografie z umarłej klasy. Ponad 100 fotografii ułożonych według kolejności scen w spektaklu naklejono na sklejkę pomalowaną czarną, opisano tytułem sekwencji i umieszczono w przegródkach szuflad. W ten sposób można było obejrzeć dokumentację spektaklu. Jednak szafa zajmowała za dużo miejsca, nie była zbyt funkcjonalna i po jakimś czasie została usunięta z archiwum. Szafa na fotografię, widoczna dziś na niektórych zdjęciach z kanonicznej, jest szczególnym obiektem archiwum. Parę lat wcześniej Kantor dokonał zakupu aparatu fotograficznego, zatrudnił także fotografa, uczynił zdjęcia ważną formą dokumentacji, ale właśnie tego, co działo się także w obrębie archiwum. Mimo że pomysł na szafę pojawił się w pewnej fazie budowania archiwum i ostatecznie został zarzucony, a ciężkie szuflady, tutaj Państwo widzicie jedną z nich, zostały przekształcone, można by tak powiedzieć, czy zamienione na proste pudło obite czarnym płótnem i pozwalały na gromadzenie dużej ilości zdjęć. Chciałabym na moment skupić się na owej pierwotnej idei Kantora, która mnie bardzo zainteresowała. Kantor w archiwum postawił na budowanie kolekcji fotografii, odrzucił album jako formę jej przechowywania, postanowił zbudować integralny mebel zamykany i składający się właśnie
właśnie z takich wyciąganych, bardzo ciężkich zresztą szuflad, w których umieścił, tak jak Państwo widzicie, sklejki pomalowane specjalnie na czarno, na których przytwierdził właśnie fotografie. Od razu oczywiście pojawia się pytanie, co to są za fotografie i jak Pan to tutaj zamierzał uczynić, coś, co można by nazwać takim przerzuceniem całej umarłej klasy, tego bardzo ważnego dla siebie przedstawienia, właśnie na tego rodzaju konstrukcje. No, jest to od razu, muszę powiedzieć, problem, to znaczy fotografie da się zidentyfikować, natomiast to nie jest oczywiście przedmiot do oglądania dzisiaj, dlatego że no, ten nośnik niepraktyczny, nieużyteczny został zlikwidowany i to, w jaki sposób dzisiaj oglądamy te zdjęcie, całkowicie zmienia formułę, no bo oglądamy oczywiście zdjęcia komputerowo przetworzone. To jest jakaś wczesna idea zmaterializowana, pozwalająca właśnie oglądać te zdjęcia na różne sposoby, to znaczy w sekwencji, bo Kantor myśli o tym, żeby ułożyć je scena po scenie, kadr po kadrze, tak żeby właśnie dać taką fotograficzną reprezentację całego spektaklu, ale równocześnie akurat na tych deseczkach tego nie ma, one były też wyposażone, niektóre z nich haczyki i można je było wyciągać i wieszać jak obrazy na ścianie, jak gdyby dokonując takiej dezintegracji właśnie tego przebiegu całej umarłej klasy. Dziś, gdy oglądamy całą kolekcję zdjęć archiwum umarłej klasy na ekranie komputera, to całkowicie zmienia odbiór i ostatecznie oczywiście zrywa kontakt z tym pierwszym nośnikiem. Ale myślę, że nie można zapomnieć o takim potencjale psychologicznym i symbolicznym jego koncepcji, która niezwykle silnie wiąże się z ideą fotografii, pojawiającą się w jego sztuce i formułą archiwum, jakie odmyślał. Można przez moment też podebatować na temat tego mebla. Z jednej strony ta szafa oczywiście kojarzy się z tą przywołaną, na przykład przeze mnie szafą z małego dworku, a jeśli manekin według Hansa Beltinga jest starą formą portretu, także ona służy do przechowywania obrazu odcisku ciała. Funkcja zdjęcia i manekina będzie tu podobna. Przechowuje oczywiście na obraz i podobieństwo. Ponadto ta szafa na zdjęcia na zasadzie różnej analogii kojarzy się ze sposobem obróbki zdjęć matki artysty. Te reprodukcje, jak pamiętamy, oblicza nadrukowane na woreczkach tkwiły w drewnianej szafie szufladzie, ale też może odsyłać do nadruku własne fotografii na pudełkach. Sceny z umarłej klasy zostają w ten sposób uprzedmiotowione, zamienione w rzeczy. Ale oczywiście nie tracą na czymś, co dla Kantora bardzo ważne. Zdjęcie będzie miało dla niego zawsze silną dozę emocjonalnej wartości. Równocześnie ta idea szafy może być widziana, to już takie bardzo dalekie skojarzenie, w perspektywie aktów przenoszenia rodzinnych fotografii do spektakli Wielopola, Wielopola oraz Dziś są moje urodziny. Korzysta ta formuła z takiej niewiernej wierności, jaką stwarza pole percepcji zdjęcia i odnosi się do realizmu fotografii, która, jak zauważyła Rosalind Krauss, zmierza do efektu surrealnego, gdy zdjęcie oglądamy jak obraz w oderwaniu od kontekstu, który go powołał. Szafa tak użyta przez Kantora staje się w moim domyśle maszyną pamięci i śmierci. Sam sposób ułożenia klisz w ramce na pionowo osadzonych listwach, szynach przypominać może konstrukcję aparatu pana Daguera, najstarszej maszynki do wykonywania zdjęć, która dawała efekt dotknięcia światłem powierzchni obrazu świata, konkretnego teraz, i była siłą zapisu życia, skojarzona nieodwołalnie przez Kantora z karabinem maszynowym, instrumentem śmierci. Najstarszy typ aparatu fotograficznego był dla niego przedmiotem funeralnym. Przechowywał obraz i zabijał chwilę teraźniejszą. W podobną sprzeczność wikłana została szafa na fotografię, bo choć pełni funkcję obronną i kumulacyjną, przechowuje, a zarazem ukrywa obrazy. Ostatecznie oczywiście została zlikwidowana jako przedmiot niepraktyczny i w jakimś sensie zużyty. No, proszę Państwa, ja tutaj powiedziałam, że Małgosia policzyła, jest 83 zdjęcia, są 83 zdjęcia naklejone na właśnie te listewki. Natomiast nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, co to są za zdjęcia, tak od razu, na pierwszy rzut oka. Musielibyśmy je porównywać i wprowadza to taki dysonans. Kantor scala jako jedno przedstawienie bardzo różne fotografie. To znaczy, to są fotografie nie jednego przedstawienia, nie jednego spektaklu, tylko przedstawień różnych, robione także przez różnych fotografów. Na niektórych tych desonansach
kreseczkach znalazły się opisy, które identyfikują sceny. Czasem, ale bardzo rzadko pojawia się nazwisko fotografa. On dokonuje takiego jakby wytarcia autorstwa tej fotografii. Natomiast w rzeczy samej archiwum zgromadziło całe pliki zdjęć właśnie różnych artystów, fotografików zaangażowanych przez Kantora albo takich, którzy robili te zdjęcia. Jesteśmy tutaj, można powiedzieć, w dużo lepszej sytuacji niż na przykład odbiorcy przedstawień z przeszłości Starego Teatru, w którym te zdjęcia teatralne zostały właściwie zmonopolizowane przez jednego czy dwóch fotografów. Tutaj mamy do czynienia z paletą, że się tak wyrażę, różnych możliwości, tych nazwisk, ujęć jest bardzo dużo, ale od razu to uświadamia, że nie jesteśmy w stanie poprzez fotografię odtworzyć jednej umarłej klasy. Takie przedstawienie to jest niemożliwe, prawda? I no, ja tutaj Państwu pokażę tylko taki drobny wybór zdjęć, które właśnie komputerowo możemy prześledzić, zachowując, nie zachowując chronologii, bo oczywiście archiwum nas nie upoważnia do tego, żeby tę chronologię zachowywać. Natomiast zanim pokażę te zdjęcia, chcę powiedzieć tak, że po pierwsze najstarsze zdjęcia to są zdjęcia z prób i one bardzo często funkcjonują jako zdjęcia z przedstawień. To są zdjęcia Wojtka Sztedla, właśnie robione w Krzysztoforach. Nazwałam je takimi szarymi zdjęciami, one są niedoświetlone, bardzo specyficzne, które pokazują to przedstawienie w takiej właściwie najstarszej, archaicznej formie. Równocześnie zdjęcia z umarłej klasy robił też Szmuc i on już został przez Kantora ustawiony, można powiedzieć. To znaczy te zdjęcia Szperla są takie bardzo spontaniczne. To są zdjęcia robione przez niego w taki sposób, że on dla siebie wyciąga jakieś ciekawe momenty i interesujące go detale z właśnie przygotowywania umarłej klasy. Natomiast zdjęcia Szmuca będą zdjęciami ustawianymi. Kantor robił bardzo dużo, to jest w ogóle cecha zdjęć lat 70. czy 80. zdjęć teatralnych, że to są zdjęcia ustawiane. My mamy takie poczucie, że to jest taka stop klatka, która zatrzymuje na moment przebieg naturalny przedstawienia, natomiast autorzy tych zdjęć, tak pracował też Plewiński, prawda, ustawiali sobie momenty, które chcieli przenieść na fotografię. Także to oczywiście uświadamia nam bardzo wyraźnie, że ten filtr fotograficzny bardzo się od przedstawienia oddala. I teraz potem będą zdjęcia, czy są zdjęcia robione przez różnych fotografików zagranicznych, którzy śledzą, że tak powiem, byt umarłej klasy, która to bardzo interesuje za granicą. To będą zdjęcia z Nowego Jorku, zdjęcia z Edynburga, zdjęcia z Tokio, zdjęcia francuskie, Jacques Bablé i aż do zdjęć Felice Ross. I co my oglądamy na tych zdjęciach? My oglądamy za każdym razem coś innego, kompletnie innego, różne przedstawienia. Oglądamy przedstawienia różne, dlatego że ustawiamy w różnej przestrzeni, robione z różnymi obsadami. To są też przedstawienia właśnie, w których informacja o tym, jak one wyglądają, decyduje oczywiście fotograf. Kantor chce mieć władzę nad tym spojrzeniem na przedstawienie, ale nie zawsze tą władzę ma. Tutaj oglądamy zdjęcia właśnie Wojtka Sztedla. Już przepraszam. Gdzie na przykład, proszę Państwa, uderzający jest wygląd tych pierwszych manekinów, który też mnie zainteresował. I oczywiście to jest tak, że zmieniały się nie tylko obsady aktorskie, ale zmieniały się też, że tak powiem, przedmioty w tym przedstawieniu. Te pierwsze manekiny nie zachowały się. One wyglądają zupełnie, można powiedzieć, inaczej niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni jako do przedmiotów, obiektów klikoteki. Co jest ważne, no też jak gdyby odciski były robione, wykonywane na twarzach innych dzieci, prawda? Potem Kantor, on zresztą tutaj wpływał na wygląd tych manekinów na różne sposoby. I to też buduje takie wrażenie, że mamy do czynienia z zupełnie innym spektaklem. Na każdym zdjęciu jak gdyby też widać, co się zmienia w patrzeniu fotografa. Tutaj akurat bardzo dużo będzie takich ujęć roboczych, gdzieś też utrzymujących kontakt oczywiście z aktorami, pokazujących przestrzeń, jak
tylko parę tych fotografii z Krzysztoforów. Natomiast też chciałam pokazać, to już są oczywiście późniejsze, dużo późniejsze przedstawienia, zdjęcia robione przez Jacques Bablé, gdzie też widać bardzo wyraźnie, w jaki sposób fotografowie uczyli się języka Cantora i w jaki sposób dostrajali właśnie do tego, co on projektował swoje ujęcia. I też widać wyraźnie, co się zmienia, kiedy można powiedzieć, fotograf patrzy na szczegół, próbuje ująć szeroki plan, w jaki sposób modyfikuje poczucie spektaklu. Tak jak tutaj na przykład, kiedy Jacques Bablé skupia się w taki sposób właśnie na obiektach, by pokazać je jak żywe osoby czy istoty. Ale na przykład też są takie zdjęcia, w które wchodzi pracownik techniczny, prawda, i które widać ewidentnie były robione w czasie prób. Bardzo trudno to oddzielić. Kiedy mamy do czynienia ze spektaklem oglądanym na żywo, bardzo niewiele jest zdjęć, które uchwytują publiczność i wpisują jak gdyby ten spektakl w to, jak publiczność była odbierana. To jeszcze późniejsze zdjęcie, które podkreśla rolę Cantora. Gdybyśmy, proszę Państwa, nie mieli nagrania i gdybyśmy nie mieli partytury, naprawdę z tych zdjęć, w moim przekonaniu, nie udałoby się zorganizować i odtworzyć tego spektaklu. Są też takie zdjęcia, które pokazują właśnie pojedynczych aktorów, tak jakby to był spektakl z jakimś protagonistą, ale znowu nie odnajdziemy odpowiedzi na pytanie, kto jest tym protagonistą, albo tak jak to zdjęcie z Edynburga, które pokazuje, to jest cała seria oczywiście zdjęć, taki trud przeniesienia umarłej klasy do innej nowej przestrzeni, co się wtedy dzieje z przedmiotami, rekwizytami, ale też na przykład na serii tych zdjęć widać takiego zupełnie innego Cantora, on się wydaje to jak przebrany w taką dziwną kamizelkę. Też jest dużo zdjęć tutaj, które nam odpowiadają na pytanie o czasy, w jakich to się dzieje. To jest 76 rok i oczywiście dużo tutaj takiego skupienia na przygotowaniu do samego przedstawienia, a także na przygotowaniu do zarejestrowania, rejestracji przedstawienia. Więc tych pięter pośrednich robi się rzeczywiście bardzo dużo. Na wielu zdjęciach oczywiście fotografów bardzo interesuje sam Cantor, prawda? I on bywa wyizolowany. I też gdybyśmy nie mieli nagrań i nie mieli opisów, kompletnie nie wiedzielibyśmy, co on właśnie tutaj na tej scenie robi. To są zdjęcia amerykańskie, co widać oczywiście też, no bo pojawia się kolorowy film. I teraz też ten przeskok do zdjęć kolorowych, prawda, jest bardzo ciekawy. One kompletnie zmieniają naszą percepcję spektaklu. Wcale nie wiem, czy na lepsze, bo potem oczywiście, jak zajrzymy do zdjęć następnych robionych do Wielopola, widać świadomie autorzy tych zdjęć będą korzystali z czarno-białej właśnie kliszy po to, żeby zachować taką stylistyczną własność, czystość tego teatru. I też widać, proszę Państwa, jak niewiele udaje się powiedzieć nawet o przestrzeni, czy takich elementach wydawać by się mogło, które da się zobiektywizować. Za każdym razem ta przestrzeń będzie inaczej przez fotografików ujmowana i inaczej nam przekazywana. To się też zmienia oczywiście ze względu na właśnie to, gdzie Cantor instalował swoje przedstawienia bardzo precyzyjnie, jakby dbając o wpisanie w nowy kontekst. Ale też zauważcie Państwo, to są Felice Ross, gdzie ona stosuje właśnie też tę kolorową kliszę, jak przedstawienie się zmienia ze względu na oczywiście upływ czasu, spustoszenie, czy jak to woli, wzbogacenie aktorów o właśnie jakieś rysy, jak na przykład inaczej wyglądają ich twarze ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia ze zbliżeniami, jak ten filtr koloru, właśnie zdjęcia się z czarno-białych zamieniają na takie żółto-brunatne, prawda, zmienia także obraz całego spektaklu. I teraz, proszę Państwa, no, chciałabym powiedzieć tak, że nie da się odtworzyć z tych zdjęć, zbudować, tak jak Cantor sobie to wyobraził, tego spektaklu, scena po scenie. Nie da się też dochodzić też do czegoś, co nazwałabym taką dewaluacją wizualną umarłej klasy. To genialne, niesamowite przedstawienie.
przedstawienie nagle, wbrew jak gdyby intencji Kantora, który chciał je utrwalić, rozsypuje się nam kompletnie, prawda? I też mamy takie poczucie utraty kontaktu z czymś jedynym i takim niepowtarzalnym. No i teraz nie, myślę, proszę Państwa, że moglibyśmy dokonywać tutaj różnych kompilacji tych zdjęć ze względu właśnie na różnych autorów i badać tak naprawdę je jako artefakty, jako jakieś osobne przekazy. Natomiast nie udałoby się odpowiedzieć na pytanie, z jakim dziełem sztuki teatralnym w pełni mamy tutaj do czynienia. No niektóre, na przykład te zdjęcia zbliżają się do jakiejś takiej sztuki naturalistycznej, prawda? To znaczy gdzieś wytraca się umowność. Równocześnie właśnie też można powiedzieć, fotografia, nawet jeśli sugeruje dynamikę takich ujęć dynamicznych, jest tutaj bardzo dużo, to zawiesza jej ruch, wycina kontury i ustatycznia gest. Mimo że w zasadzie te zdjęcia nie powtarzają się, mamy do czynienia z bardzo wieloma takimi aspektami spojrzenia, mam takie poczucie, że fotografia małą klasę w jakimś sensie zabija, że to przedstawienie zostaje przechowane i ukryte równocześnie, że siła oddziaływania ulega osłabieniu, a integralność dzieła i jego autonomia zostaje rozproszona. Na ten ogrom wizualizacji małej klasy, pierwszego przedstawienia Teatru Śmierci, chcę na momencik, na krótko dosłownie skonfrontować z bardzo skąpym materiałem, z ikonosferą fotograficzną ostatniego spektaklu, Dziś są moje rodziny. Dlatego, proszę Państwa, że tutaj dokonało się takie przesunięcie bardzo wyraźne. To znaczy, Kantor inspirował do robienia zdjęć. Kiedy go zabrakło, tych zdjęć było bardzo niewiele. To znaczy, zachowały się głównie zdjęcia z prób i zdjęcia z prapremiery w Tuluzie. I teraz też widać, w jaki sposób, no można powiedzieć, to przedstawienie przez tą niewielką ilość zdjęć, taką zamkniętą reprezentację fotograficzną, scaliło się. To paradoksalne właśnie, że o ile Umarła klasa była dziełem gotowym, pokazywanym wielokrotnie, właśnie przez wiele lat jeżdżącym po świecie, nagle oglądając ją w reprezentacji takiej fotograficznej, mamy poczucie jej jakiegoś zanikania, rozmycia się, jakiejś takiej mgławicy, z którą obcujemy. Natomiast z tym ostatnim przedstawieniem, które, no, jak chcą niektórzy, nie zaistniało w postaci skończonego, dzieła jest inaczej. To znaczy, ono jest reprezentowane przez zbiór paru fotografii, no, między innymi Bruno Wagnera, który robił znakomite zdjęcia z właśnie prób w Tuluzie, przez bardzo dużą ilość zdjęć Jacques'a Bablé, które zachowały się w postaci negatywów. Ja tego nie dotykam tutaj, ale to jest jeszcze osobna historia. Co my oglądamy? Bo oglądamy oczywiście negatywy, oglądamy stykówki, oglądamy różne formy tych zdjęć, które też zmieniają układ odniesienia i zmieniają nasz stosunek do przedmiotu, który oglądamy. No i zachowało się parę zdjęć także już z prapremiery, wtedy, kiedy Kantora nie było. I teraz też, ja może tutaj pokażę. A, to jeszcze jest Umarła klasa Tokio. Tam jeszcze wcześniej też Los. Jeśli mogłabym prosić teraz następnego kliku, tam Dziś są moje rodziny. Zdjęcia Bruno Wagnera, na których Kantor jest, wyglądają bardzo często, jakby to były zdjęcia z przedstawienia, a nie z właśnie próby. I w gruncie rzeczy trzeba wiedzieć, że Kantor, który się tam pokazuje, właśnie tak naprawdę stwarza dopiero to przedstawienie, żeby to właściwie odebrać. Tu pokazuję te zdjęcia. Też bardzo dobrze widać, jak zmieniają się techniki fotograficzne, bo oczywiście Bruno Wagner celowo wybiera czarno-białą
właśnie klisze, natomiast robi bardzo dużo zdjęć poruszanych. Takich zdjęć wcześniej nie było. To jest też kwestia właśnie przemiany konwencji, przemiany widzenia fotografa, przemiany potrzeby utrwalania zdjęć, ale też robi bardzo dużo zdjęć takich wyizolowanych, w których właściwie portretuje samych aktorów. I to jest oczywiście też ciekawe, dokonuje różnych montaży. Zmienia, to znaczy widać tutaj już w przypadku właśnie tej serii fotografii, że po pierwsze przez interpretację dzieła Cantora zdjęcia także narzucają pewną formę odczytania tego teatru. W tych fotografiach właśnie, w których dokonuje się takich montaży, tak jak tutaj, no, fotograf ewidentnie chce zasugerować, że Cantor jest tutaj źródłem podmiotowym jakby przedstawienia, prawda? I że on buduje nad całością. Równocześnie to przedstawienie jest bardzo ciekawe ze względu na ramy, które się pojawiają i to wykorzystują na różne sposoby fotograficy, wpisując jak gdyby ten sposób kadrowania w to, co można powiedzieć o zdjęciu, jako o zdjęciu obrazu albo zdjęcia, prawda? Także mamy do czynienia znowu z takimi różnymi piętrami interpretacji. Właśnie tu jeszcze są te poruszone zdjęcia i teraz, proszę Państwa, gdybyśmy nie wiedzieli na przykład, że Cantor zmienił w ostatnim momencie to ułożenie infantki, prawda, i wprowadził inną ramę, to w gruncie rzeczy te zdjęcia Bruno Wagnera Skrót moglibyśmy odebrać jako zdjęcia z przedstawienia. Natomiast zdjęcia już z przedstawienia, które się tutaj też pojawiają, które pokazują właśnie taką pełnię kształtu sceny i też skupiają się na scenach zbiorowych, przemycają oczywiście tę informację, że nie ma tu Cantora, ale to też nie jest robione bardzo nachalnie. Znowu trzeba wiedzieć o tym, że na właśnie prapremierze było to puste miejsce, żeby właściwie zinterpretować fotografię. Nie pokazuję, proszę Państwa, tutaj zdjęć, ale właśnie archiwum nie dokonuje takiej selekcji i wartościowania. Wśród tych zdjęć z tego przedstawienia jest cała grupa fotografii robionych na próbach na Grunwaldzkiej, właśnie nie przez fotografa zawodowego, tylko przez teatrologa, przez Magdę Smender. To są bardzo niedobre zdjęcia, ale nie dlatego mówię o tym, żeby dla mnie się. One są też ciekawe z pewnego punktu widzenia, prawda? To znaczy ona robiła jakimś takim Kodakiem kolorowe zdjęcia, żeby zapisać jak najwięcej z pracy Cantora. Czy my się o próbach samych z tych zdjęć czegoś dowiemy? Raczej nie, no, o warunkach pracy one są nieudane, ale równocześnie też, i to chciałam pokazać, jest cała grupa zdjęć właśnie takich negatywów Jacques'i Bablé z francuskich prób, które nie poddane zostały wyborowi, to znaczy negatywy służą do tego, żeby ostatecznie stworzyć jakąś kolekcję fotografii, natomiast w tym wypadku one zachowały się w całej tej masie różnych stop klatek i ujęć. I to są bardzo ciekawe zdjęcia. Te negatywy, rzeczywiście studiowanie tych negatywów i oglądanie całej ich serii, takich, że mamy do czynienia z 4-5 ujęciami właściwie tej samej sceny, jest czymś bardzo pouczającym. No i oczywiście te negatywy też wyglądają bardzo tajemniczo. Dzisiaj na różne sposoby wraca się do tego, że negatyw może służyć oglądowi, prawda? I że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś forma taka pośrednia, robocza i tak dalej. Jeszcze na koniec, proszę Państwa, chciałabym powiedzieć, że oczywiście no, te zdjęcia mogą służyć do czegoś dalej, prawda? I my po to przychodzimy do spektaklu, żeby te zdjęcia sobie oglądać, śledzić, rekonstruować przedstawienie. Mówię tutaj, że nie da się tego zrobić na podstawie samych fotografii, ale te fotografie też mogą być właśnie przedstawiane, prezentowane. Ja tutaj chciałam się odwołać do dwóch przykładów. Jeśli można prosić o następny plik, to już na zakończenie. W 2015 roku w Tuluzie była taka sesja nieduża, związana oczywiście z rocznicą kantorowską, gdzie wykorzystano fotografie. I to są jakby dwa przykłady wykorzystania tych fotografii. Jedna w moim pojęciu bardzo
właśnie zdjęć, przede wszystkim Wojtka Szperla, umarłej klasy, które na takie roll-upy nadrukowano i wyposażono w napisy, komentarze Kantora. Tak jak zdjęcia mogły przemówić. No oczywiście jest to niemożliwe, zdjęcia nie mogą przemówić. Natomiast pokazano je w bardzo niedobrej jakości, mimo że fotograf się zgodził, w takim układzie właśnie konfigurując czy symulując przebieg całego przedstawienia. Natomiast w tej samej Tuluzie Bruno Wagner pokazał własne zdjęcia. Ja je pokazuję też tutaj, dlatego że ta pierwsza wystawa odnosiła się do umarłej klasy, o której mówiłam, natomiast ta wystawa odnosi się do właśnie przede wszystkim dziś są moje urodziny. I Bruno Wagner dokonał takiej rekonstrukturyzacji tych fotografii. To znaczy on je wpisał w jakieś nowe meble, urządzenia, wpisał w przestrzeń. Tak jak widzieliście Państwo, to są na przykład zdjęcia z dziś są moje urodziny. Butelki, jakieś szuflady, widać tutaj szafy, szafki, o tak jak tutaj. No odniósł się oczywiście do czegoś, co znalazł w sztuce Kantora, być może przyglądał się też pewnym operacjom Montańskiego na zdjęciach i fotografiach, ale też dokonał operacji na samym zdjęciu, to znaczy on je też powiększał, dokonał takich pomięcia tych fotografii, no i oczywiście zaprosił nas do jakiejś innej kontemplacji tych zdjęć, które uległy jakiejś takiej autonomii, poddane zostały jakiejś takiej autonomii, do tego stopnia, że pamiętam, jacyś bardzo młodzi ludzie, którzy kompletnie nie wiedzieli nic o Kantorze, pytali się, czy są to rekwizyty z przedstawień Kantora i tak to identyfikowali. No, już te dwa przykłady uświadamiają, że wszystkie opowieści na kanwie fotografii mają charakter dopisku, czasem fałszerstwa, w najlepszym przypadku kreacji, natomiast nie rekonstrukcji. Osłabiają mocno sztukę autorytarnego artysty, są śladem, odciskiem realnego, wsyłają do nieobecności, komunikują zdradę oryginału. Nieistniejącą dziś szafę zawierającą zasób fotografii traktuje jako paszport oto całego archiwum, miejsca dialektycznego, sfery ukrycia i ujawnienia, przestrzeni pamięci i śmierci. Pisząc o zdjęciach Rabota, François Soulages zauważa, że fotografia jednocześnie przywołuje estetykę odcisku i estetykę archiwum. W fotografii zawsze istnieje archiwum oraz praca do ponownego wykonania. Materia, tak jak ciało, stanowi archiwum jakiejś historii. Soulages już oczywiście zadaje tutaj pytanie, jakiej historii, twierdząc, że zawsze można się, konstruując tę historię, pomylić. Fotograficzny obraz stanowi przestrzeń wyobraźni oraz efekt procesu ustanawiającego relacje między nią i rzeczywistością. Badacz neguje fotografię jako uchwycenie realności. Pytania, które stawia Soulages o materialność fotografii, zaczynają szczególnie absorbować uwagę obcującego z archiwum i z różnymi sposobami przechowywania zdjęć. Wszystko zależy od tego, czy oglądamy je jako artefakty, czy zdjęcia będą skumulowane w programach komputerowych, czy oglądamy negatywy, negatyw, jak mówiłam, też jest formą zdjęcia, czy wglądówki, tak zwane stykówki. Chciałabym przenieść to myślenie o fotografii na refleksję jej materialności, na myślenie o archiwum, posługując się najpierw stosowanymi przez Soulages słowami straty i zysku. Stratą archiwum jest utrata wyjątkowych okoliczności powstania sztuki, a także czynności zbierania, dokumentowania i gromadzenia. Jednym słowem, minionego czasu i przeszłego istnienia. Zysk stanowią prace, które można wykonać w oparciu o negatyw, czyli w tym wypadku o materiał zgromadzony. Strata jest nie do naprawienia. Tak fotografia w archiwum nam ją obwieszcza, pokazuje, powodując, że możemy ją sobie wyobrazić. No i oczywiście to wyobrażenie straty jako praca pamięci jest niezwykle ważne. Jeśli strata ma gwałtowny i całkowity charakter, to nie dlatego, że utracony czas, przedmiot lub byt przedstawiały dla nas szczególną wartość lub same w sobie były bardzo cenne, ale dlatego, że przeminęły one bezpowrotnie. Z tego powodu właśnie, mówi Soulages, stają się bezcenne, zyskują wartość absolutną, która dotyka straty, naszej straty, ją naznacza. W
Równocześnie zysk nie jest cudownym lekarstwem, nie jest cudem. Zastanawianie się, czy zysk pozwala nam się pożegnać ze stratą, czy pogodzić z nią, nie daje odpowiedzi. Ale dzięki stracie artysta może stworzyć dzieło, a to dla fotografii bardzo ważne, bardzo istotne. No, pytanie, co dalej z tym dziełem się dzieje? To poczucie straty może być zarówno depresyjne, jak i twórcze. Przypomina lęk, który towarzyszy Austerlicowi, bohaterowi powieści Sebalda, tutaj zaczęłam, że także pomnik zostanie co najwyżej zbiór czarno-białych fotografii. Świadomość ta otwiera się jednak na nadzieję wypowiadaną od początku powieści, formułującą imperatyw przekazywania historii, nawet jeśli będą to opowieści apokryficzne. Bez nich, jak pisze Sebald, świat sam się opróżnia i pustoszeje.